Zacznijmy może od tego. Ma ktoś może papierosa? Tak mi się chce palić. Masz może? Raz. A nie, przecież zapomniałem, ja mam taki etap w życiu teraz, że ogólnie rzucam. Rzucaliście kiedyś papierosy może? Tak i co? Udało się czy nie? Nie, no ja próbowałem, mi się nigdy nie udało. Zawsze jest tak, budzę się rano i mówię, nigdy więcej nie wezmę papierosa do ust. I co? I to się nie udaje. Cały dzień chodzi za mną papieros. A kuku! Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Nic! To zupełny przypadek, że się tutaj spotykamy. Akurat tędy przychodziłem, słyszę twój głos, patrzę, stoisz, mówię, podejdę! Co się dzieje? Co się dzieje? Robert, nie udawaj! Ty mnie ostatnio normalnie unikasz! Nie, no nie mów tak, peciku, wcale tak nie jest. Tak, ja czuję przez bibułę, że coś się święci. Nie, przesadzasz. Nie wierzę ci. Robert, co się dzieje? Robert, zrozum, że na kłamstwie niczego nie zbudujemy. Robert, o co chodzi? Powiedz pecikowi. Oj, bo ja się chyba wypaliłem. Co? Najpierw mnie podjarałeś, a teraz chcesz mnie rzucić jak pierwszego lepszego kiepa? Oj nie, wcale tak nie jest, nie przesadzaj. Robert, jak mogłeś? Chciałeś mnie tylko wykorzystać. Chodziło ci tylko o nikotynę. Nie, albo gorzej. Nie, tak. Nie, albo gorzej, jest ktoś trzeci. Co ty? Pewnie ci ten minister zdrowia nagadał o mnie jakiś głupot. Nie, nie przesadzaj. A swoją drogą, ja się z nim policzę za te głupoty, co mi na pudełku powypisywał. Nie. Wcale tak nie jest. Robert, ty mi nie mówisz całej prawdy. Robert, o co chodzi? No bo to mamusia kazała mi ciebie rzucić. Mamunia? Oczywiście! Cholerne babsko! Nigdy mnie nie akceptowała. Musieliśmy się chować po kiblach jak gówniarze. Co, Robert, już zapomniałeś, jak ci pierwszy raz po mnie zawirowało w gubce? No pamiętam, ale potem od razu mnie zemdliło. Przestań, Robert, nie mów tak. Ja wiem, że ja nie jestem idealny. Ja wiem, że masz po mnie kapeć w ustach, żółte palce, no i te moje liczne związki, o których nie chciałbym teraz mówić, ale Robert, ja się dla ciebie zmienię, Robert, zrobię dla ciebie wszystko. Robert, może założę grubszy filtr, kręci cię to, grubszy filtr kowboju for you. Nie no, sam już nie wiem. Robert, a pamiętasz naszą piosenkę ze szkoły? Idzie rak, nieborak, masz na płucach czarny znak. Pamiętałeś ty, kokiecie, ty? Pamiętam, ale to było dawno, teraz jest inaczej. Jakoś sobie radzę. Mam gumy z nikotyną. Co masz? Nie rozśmieszaj mnie. Gumy z nikotyną? Aj, nędzne substytutki. Robert, no co się dzieje? No masz mnie tu podanego jak na tacy i nic? Robert, rozpal mnie! Robert, mam zapałki! Come on baby, light my fire! Come on baby, light my fire! No nie wiem. Co nie wiem? To może zapytaj mamusi, ona ci powie. Nie płacz teraz, nie rób. Co nie płacz, co nie płacz? Nie płacz, bo ci się nikotyna wysypie. O, to bądź mężczyzną i puść dymka. Dobra, jednego, ale po kolacji i ani słowa matce. Twój pecik pragnie twoich usteczek. Robert, poświntusz jak kiedyś. Kopsnę szluga. Wiedziałem. Ale jednego i to po kolacji. Dobrze, ja cię znam, jednego. Na jednym się nie skończy. Przyjdziemy całą paczką, na razie.